gra w teatrze, nagrywa programy, pomaga tym najbardziej potrzebującym. Aktywna jak mało kto, nie wiem, kiedy bierze oddech. Aktorka Anna Dymna, serce ma na dłoni, wielkie, szlachetne. Dziś w Sztuce Życia z sercem i o sercu. Witam Pani Anno, cieszę się, że Pani przyszła i chcę zaprosić na Dziękuję, to spacer. Dla mnie. Tak. Proszę, ja znalazłam. Dzięki. Jaki piękny. Chciałam zaprosić na spacer po Warszawie, chociaż wiem, że to nie Kraków. Dla mnie to jest prezent, że mi się udało od wszystkiego się oddalić, na chwilę od Krakowa, od problemów i sobie pochodzić tutaj po Warszawie. A ja mimo wszystko chciałabym tą rozmową zbliżyć się do Pani i do tego Krakowa. No proszę sobie wyobrazić, że oprowadzamy Pani po swoim ogrodzie. Teraz już jest oczywiście jesień, ale jeszcze lawendy kwitną, co jest piękne, bo tutaj tak rozcieram i pachną kwiatki. Ja mam klony palmowe, które są czerwone, które są złociste, mam berberysy, które są pstre. Jest taki winobruszcz, który jest fioletowo-czerwony i to jest mój daszek, taka markiza. Ma Pani tam schody, które w tej chwili są nazwane schodami Miłosza. Tak. Mój dom jest na takiej skarpie i kłopot jest, bo wszędzie trzeba wchodzić po schodach. I jak zaprosiłam Czesława Miłosza, a wiedziałam, że on po schodach nie lubi chodzić, a to mój brat mi zrobił z takich brukowych kostek takie schody. I wciągałyśmy Miłosza. On mówił, jak ja bym wiedział, że tu są schody, nie dałbym się porwać. Ale potem siedział na moim tarasiku, jadł sałatkę szopską, pił wino, o dziwo. I to był piękny wrzesień, pamiętam, złocisty. Jakiś jego ostatni i to było, to są takie chwile, do których się wraca, jak człowiekowi siły potrzeba. Jak Pani odpoczywa od tych wszystkich trudnych spraw, którymi się zajmuje? Nie, to jest tak, że ja mam mało czasu na odpoczywanie, a jak odpoczywam, to odpoczywam czynnie. Tlen łapię, robiąc różne rzeczy przyziemne, przy których się zwykle kobiety męczą, a ja przy tym łapię pion. Uwielbiam sprzątać, ale najbardziej lubię tak, robić przetwory, robię nalewki, przepraszam bardzo, i robię takie różne głupoty, które wiem, że można kupić, ale ja to robię. Teraz na przykład kleję szopki, aniołki. A ja teraz chcę posłuchać, jak bije Pani serce. Tylko dla Was, dla wszystkich, o tym wszyscy wiemy, ale jak Pani dba o to swoje serce? O serce to dbam tak, że kocham i się cieszę. Jak się człowiek cieszy z tego, że żyje w ogóle, to i serce jego jest bardziej zadowolone. Mimo, że niestety jak się jest aktorem, to my strasznie to serce dręczymy całe życie, bo my jesteśmy poddawani ogromnym napięciom, takim jak sprinter podczas startu. Tak, jak Pan się relaksuje od tych wszystkich problemów. Wodę uwielbiam, tak, jak tylko mogę, to pływam i chodzę na basen. W wodzie jestem szczęśliwa i lekka. No i słyszałam, że przemierza Pani Kraków na rowerze. To specjalny gość, Pani Aniu, dla Pani. Ja całe życie jeżdżę na rowerze, no tylko, że nie tak wyczynowo. Mam różne rowery pochowane nad morzem, mam ze trzy w szopie schowane, bo tam najbardziej lubię tam jeździć. Chcemy pokazać, że ta dojrzałość może być piękna, może być aktywna. I rower, myślę, że dla serca chyba jest jednym z najfajniejszych sportów. Chyba tak. Ja ostatnio czytałem takie opracowanie duńskich naukowców, którzy stwierdzili, że jeżeli człowiek codziennie przejdzie 5 km na rowerze, ale w takim żywym tempie, to przedłuża swoje życie o 5 lat. No także lepszej rekomendacji nie ma. Oczywiście rower trzeba sobie dobrać. Ja tutaj dałem przykład takiego roweru. Skąd masz ten rower? Dziecko! Jakieś dziecko! Pożyczyło mi, ale właśnie chciałem pokazać, że rower trzeba sobie dobrać do wzrostu. Tak jak, nie wiem, dobiera się narty, dobiera się buty, tak samo również rower musi pasować. Odpowiednia wysokość siodełka, kierownicy, prawda, żebyśmy sobie wygodnie siedzieli tak w fotelu i wtedy naprawdę jazda na rowerze sprawia wielką przyjemność. Czy pije Pani podczas jazdy na rowerze wodę, jakieś napoje izotoniczne? Czas. Ja w ogóle mam taki obyczaj, że kupuję, mam ulubioną taką wodę. Ja mam tego pełno w samochodzie i jak tylko siadam i są korki, to ja cały czas piję wodę spokojnie, sobie łykam, wszyscy się denerwują, a ja spokojnie. Woda, ja uwielbiam pić wodę. Pocimy się, prawda? Pocimy się i trzeba uzupełniać. A czy trzeba coś jeść w trakcie? Jeżeli jedziemy dłużej niż dwie godziny, to już trzeba mieć tam coś w kieszeni.
zawsze o banany są, czy jakieś tam bułeczki z drzemem, czy z marmoladą, kolarze na ogół. I na ogół to jedzą bardzo dużo tego. Się po prostu węglowodany, ponieważ spalamy bardzo dużo kalorii, no i musimy uzupełniać. Więcej samochodów jest, coraz trudniej się dojeżdża do pracy. Takim rowerem bardzo szybko się przejeżdża, mijam wszystkie korki. Ale wy rozmawiacie z aktorką, jak ja kończę o 22. No tak. Jest zima, to mam siąść zima, na rower. Nie, ale... Pani Anno, my dzisiaj zachęcamy po to, żeby latem panią zobaczyć na tym rowerze. Do zobaczenia w Krakowie. Na Tour de Pologne, zapraszam już. A ja zabieram na spacer, to też dobre na serca. Czy ma pani taką muzykę, która panią inspiruje, którą pani najbardziej lubi? Zależy, o której porze dnia. Ja słucham bardzo różnej muzyki. I nawet słucham muzyki improwizowanej, bo mój syn na przykład gra na gitarze i właśnie uprawia muzykę improwizowaną. To bardzo rozwija wyobraźnię, jakkolwiek nawet trudno o niej opowiedzieć. Bardzo lubię muzykę symfoniczną, od której kiedyś uciekałam, ale na przykład ja zauważyłam, że jak jestem bardzo zmęczona i jak jestem zagoniona taka, to ja cały czas coś śpiewam i cały czas coś nucę. I ja nie wiem, jak to jest. Im bardziej mi się chce płakać, tym częściej śpiewam. W ogóle jest coś takiego w muzyce, w piosenkach, że to coś uspokaja. I na przykład ja mam ten festiwal zaczarowanej piosenki. Naszym patronem jest Marek Grechuta. I zdaję sobie sprawę z tego, że na przykład jego piosenki, takiego Złotego Chłopca, całe życie mi pomagają właściwie żyć. Jak robimy ten festiwal zaczarowanej piosenki, to ja widzę, jak ludzie niepełnosprawni, naprawdę pokrzywdzeni przez los, jak nagle się uwalniają, są szczęśliwi i są tacy jak wszyscy. I nie ma żadnego kalectwa. Coś takiego w muzyce, w piosence, coś takiego jest. Tutaj mamy kozę, za chwileczkę tego szpinaku nie będzie. Zresztą tak pani Aniu była nazywana pani przez mamę chyba, tak? No bo ja wszystko jadłam na surowo. Myśmy byli tak wychowywani, bo wiedzieliśmy na łące, co jest do jedzenia, co jest kwaśne, co jest słodkie. Szliśmy do lasu, wiedziałam, które szpileczki się je. Jak wchodziłam do lasu, to jak wychodziłam, to byłam zawsze najedzona. Czy pani wie, co jest zdrowe dla serca? To nawet nie jest takie ważne, co się je. Mhm. Dlatego, że no każdy ma jakieś tam różne dolegliwości i dokładnie wie, co może, co nie może. Ważne jest, żeby nigdy nie jeść szybko i żeby nigdy nie jeść samemu. Jeżeli się usiądzie chociaż na 15 minut z kimś, kogo się lubi, patrzy się mu w oczy i spożywa się nawet na surowo szpinaka. Wie pani, jakie to jest wtedy zdrowe? Ważne, żeby się na chwilę zatrzymać przy jedzeniu, a my często pani tak żremy tak, właśnie szybko. Fajnie jest, żeby się zatrzymać. To no tak dopiero taki sygnał idzie do mózgu, że jesteśmy na jedzeniu, a ludzie właśnie siadają, jedzą bardzo szybko, w związku z tym jedzą 3 razy więcej niż by chcieli zjeść. Jak ja byłam młoda, ja byłam zawsze taka szczupła, a ja mogłam jeść, tylko wtedy nie było cukierków, prawda? Ani czekolady. Więc to wszystko mi się zawsze tak rozmijało, że wtedy jak mogłam je jeść, to ich nie było. Potem jak już były, to nie miałam pieniędzy. No a potem jak już i miałam pieniądze i są, prawda, czekoladki, chałwy i wszystko, za co kiedyś bym życie oddała, no to ja już teraz tego nie mogę jeść, ja po prostu tego nie jem, bo ja wiem o tym, że to mi nie służy. Ja jestem genetycznie obciążona jakąś tam miażdżycą, badam zawsze ciśnienie i dbam o zdrowie po prostu. Nadciśnienia niestety nie czujesz, jest bardzo niebezpieczne. Natomiast tego można pilnować, ja tego pilnuję. Ja w ogóle uważam, że trzeba tak, trzeba żyć tak, żeby robić przede wszystkim to, co się lubi robić. Wtedy człowiek w ogóle inaczej mu serce bije. A teraz wracając do naszej potrawy, co pani tutaj robi? Tak torturuję kurkę i to jest soja. I niech ona się tu przemaceruje troszeczkę. Nie będziemy już soli dawać, ja w ogóle mało soli używam, bo ja nie lubię, bo mi smak a zabija. Imbir, imbir jest bardzo zdrowy. Ja strasznie lubię imbir, zawsze go bardzo dużo daję. W ogóle się go łyżeczką obiera. O, jak mi tu popryskać, to ładnie pachnie. To też jest bardzo zdrowe. Dłonie, o, tutaj nastawy jest bardzo zdrowy. Można sobie część wetrzeć. Trzeba to po prostu obrać. Czosnek jest również zdrowy dla serca. Też pokroimy w kawałeczki. I to jest w ogóle taka potrawa, że kto się maceruje, to się robi 2 minuty. Olej, ja z pestek winogron używam, się podgrzewa. Najpierw się wrzuca imbir w dużej ilości. Czosnek, ile się da, tyle jest. Troszeczkę później go damy, potem rzucimy to i mamy za 5 minut super potrawę. Zdrową, dietetyczną. Żeby jeszcze to serce jeszcze bardziej wzmocnić, to przygotowałam tutaj ten szpinak, orzechy i oliwa, sól, pieprz i idealna sałatka do naszego kurczaka. Robimy? No tak, no robimy. Nie, przecież no, Czy chcesz pośpiewać można przy tym? Pośpiewasz zwykle. A ja nie wiem, co ja śpiewam, to mi się samo śpiewa. Teraz se Grechutę śpiewam.
Poczekaj jeszcze. Niam. A mi się jej zaciął. Super, ale to trzeba przez chwileczkę przykryć i nie daję żadnych mąk, nic nie robię z tym. Przykrywamy. Przykrywamy to i to się za chwilę zrobi, pomieszam i za 5 minut mamy potrawę. A ja teraz pokażę wam właśnie, co zrobić z naszą sałatką. Polewam ten szpinak odrobiną oliwy, dorzucam trochę orzechów. Jeśli ktoś z państwa lubi czosnek, można dodać do tego czosnek, sól, pieprz. Mieszamy i gotowe. To się nie narobiłaś. No to się nie narobiłaś. Ja to szpinak inaczej. Ja myślę, że już jest to gotowe. Pachnie. Jemy. Imbirem. Danie jest fantastyczne, fantastycznie wygląda i przynajmniej dla mojego serca jest dobre. To co? Jedzenie zbliża, Marielko. Tak. Tym razem Brudzia przejemy kurczaczkiem. I imbirem. Kurczaczkiem i imbirem i czosnkiem. Zdrowym dla serca. Ale jakie tak naprawdę są tłuszcze zdrowe dla serca? Posłuchamy, co nam powie na to dietetyk. Dla dojrzałego serca nie ma nic bardziej cennego niż kwasy tłuszczowe z rodziny omega-3, których źródłem jest ryba morska. Naczynia krwionośne są wtedy elastyczne, prężne, tłoczą krew do serca i z serca do wszystkich organów. Jesteśmy zdrowi, nie mamy miażdżycy. Co Polacy jedzą najczęściej? Nasz boczuś. To złe kwasy tłuszczowe. Eksperci powiedzą nasycone kwasy tłuszczowe. Można powiedzieć zwierzęce kwasy tłuszczowe. A jaki zwał, taki zwał. Boczek zdrowy nie jest. Cóż robi z naszymi naczyniami krwionośnymi? Och! Przypominają wstrętną, starą, zniszczoną, zardzewiałą rurę. Fuj! Mili państwo, dojrzałe serce potrzebuje zdrowych kwasów tłuszczowych, bo musi długo pracować. Zamiast jajecznicy na boczku, proponuję śledzika. Aniu, delikatna i silna. Kiedy obudzi się w tobie empatia, a kiedy ta siła? Ja myślę, że zawsze jestem delikatna. To nie jest wcale takie dobre. Myślę, że to się wzięło stąd, że ja miałam być lwem, ale się urodziłam wcześniej i jestem rakiem. Delikatnym rakiem, który tak się wycofuje, ale jak trzeba o coś walczyć, wtedy budzi się we mnie potwór lew. Jak mi na czymś zależy, jak coś kocham, to wtedy budzą się we mnie siły naprawdę tytana. Ale potem sobie popłaczę gdzieś do poduszki. No i wcale nie jestem silna. Jestem bezradna, tego nikt nie wie, tylko moje koty. Bo je dopuszczam do moich tajemnic. Mówi się, że kobieta po 50 nic nie musi, a kiedy się patrzy na ciebie, to wydaje się, że ty ciągle coś musisz. Myślę oczywiście o twojej fundacji mimo wszystko. Nie wszystko tak harmonijnie się jakoś wydarza w życiu. Może to jest tak, że człowiek dojrzewa. Ja jestem aktorką i ja bardzo wnikliwie się patrzę na ludzi. Odkrywam sobie po prostu mechanizmy, jakie rządzą ludźmi, ich emocjami. No i bardzo dokładnie się patrzę, co się dzieje naokoło. Ja z wieloma rzeczami się nie mogę po prostu pogodzić. I sobie myślę tak, no co można przejść obojętnie wobec wielu rzeczy. Można sobie popłakać, można sobie pogadać, tylko z gadania nic nie wynika. Ale zauważyłam, że można zacząć od tego, że się do kogoś uśmiechniesz i nagle komuś się życie zmienia. A ja zupełnie przez przypadek się zetknęłam z ludźmi, których nie znałam w ogóle. To były osoby niepełnosprawne intelektualnie. I to był taki dzień, który zaważył na moim gdzieś tam życiu. Mówię o tym dniu, bo on był ważny, ale ja myślę, że to jest tak. Każdy człowiek ma jakieś korzenie. Nie? Ja byłam tak wychowywana, że moja mama zawsze mówiła Małgosiu, bo Małgosiu do mnie w domu mówiła, jak chcesz sobie pośpiewać i pogwizdać, to zobacz najpierw, czy Jureczek nie śpi. Wokół są ludzie i żyj tak, żeby im nie przeszkadzać. I też byłam wychowywana w takich odruchach, że jak ktoś się przewróci, to się schylasz i go podnosisz. I dla mnie to jest tak jak oddychanie, to jest po prostu normalny odruch. Ja na przykład z tymi ludźmi niepełnosprawnymi intelektualnie czuję jakiś kontakt i więź. Oni mi uświadomili tysiące rzeczy. Bo oni mają mózgi wyłączone gdzieś tam, oni myślą sercem. Poza tym dają mi takie poczucie, że jestem potrzebna. Ja pracuję w teatrze cały czas, uczę studentów, mam salony poezji. To są cudowne moje światy, ale to jest bardzo skomplikowany świat. Coraz bardziej taki drapieżny, coraz bardziej zadyszany. A ja jadę do nich po chwilę normalności.
I to jest zdumiewające, bo ja jeżdżę do osób niepełnosprawnych intelektualnie po to, żeby się uczłowieczyć. Oni mi dali ogromną siłę. Czy nie mówią ci tak ludzie, po co tak walczysz? Przecież nie jesteś w stanie uratować całego świata. Ludzie trochę mnie traktują jak taką wróżkę, co to maruszczkę i robi ciach i już ratujesz komuś życie, już masz pieniądze. To tak niestety nie jest. Bardzo często jest tak, że ja staję naprzeciwko człowieka, który mi opowiada o swojej tragedii i wie o tym, że ja mu nie pomogę. Ja też wiem, że mu nie jestem w stanie pomóc. Natomiast sam fakt, że ja z nim jestem, że ja z nim rozmawiam, jest strasznie ważny. Ja świata nie zbawię i nie mam takiego zamiaru ani takich możliwości. Wystarczy, że się jednej osobie pomoże na jakiś czas i to już jest naprawdę ważne. Jak ty się odstresowujesz? Dlatego, że to jest duży ciężar przyjmować na swoje serce, na swoje bary, te wszystkie cierpienia. Co robisz dla siebie? Po programie Spotkajmy się czasem, jak wychodzę po 7 rozmowach nagrań, to mi się wydaje, że zwariuję. A z drugiej strony te rozmowy i spotkania i przyjaźnie z tymi ludźmi dają mi tak strasznie dużo siły i radości, to jest zdumiewające, bo ludzie, którzy są sparaliżowani, opowiadają mi, jak piękne jest życie i każda sekunda. A dzięki nim przestałam narzekać. Znoszę dużo więcej niż kiedykolwiek znosiłem, a poza tym jeszcze się stała jedna rzecz. Ja nigdy nie wiedziałam, nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak ja piękny uprawiam zawód. Wchodzę na scenę, nie mam tam komórki, maluję sobie twarz, ubieram kostium i wchodzę w wirtualny, bezpieczny świat. Jeszcze ludzie mnie oglądają, biją brawo, także ten teatr i to, że jestem aktorką, to jest najlepszy gabinet psychoterapeutyczny. Najważniejsze w ogóle jest, mi się wydaje, żeby się umieć się jakby zachwycać tym światem. Ja cały czas coś nowego widzę. Ja się tego nauczyłam jako dziecko i to dziecko we mnie cały czas jest i to jest największe moje szczęście. Natomiast rzeczywiście jest tak, że dla mnie przemijanie, starość w ogóle nie istnieje jako problem. Kiedyś powiedziałaś, że jak byłaś młoda, to w ogóle nie rozumiałaś, co to jest szczęście. No bo nikt nie wie, jak jest młody, że jest szczęśliwy. Dopiero teraz, kiedy jesteś dojrzała, to wiesz, co to znaczy. Ja się teraz cieszę wszystkim, co mam. A kiedyś ja wszystko miałam, ale w ogóle nie wiedziałam, że to mam, no bo miałam i po prostu sobie biegłam jak taki głupek przez to życie. Jak człowiek przeżyje pewne rzeczy, to jest to jego skarb. Ja przeżyłam różne tragiczne rzeczy, które mogły mnie wykończyć, ale ja miałam wokół siebie mądrych ludzi. I to, co się tragicznego w moim życiu kiedyś wydarzyło, stało się gdzieś tam moją siłą. Te wszystkie pożary, śmierci, wypadki, to wszystko stało się gdzieś moją siłą. Trzeba żyć tak, żeby niczego nie żałować. Jak ja byłam młoda, ile ja się wyszalałam, ja miałam dom otwarty, ile ja nocy nie przespałam, ile ja ról zagrałam. Ja teraz nie siedzę, mając 62 lata, nie mówię, Jezus Maria, dlaczego ja tego nie zrobiłam? Ja robiłam wszystko. I ja po prostu tego nie czuję, że ja coś straciłam. Masz ze sobą aniołki, ale właściwie to ty jesteś aniołem, moja droga. Opowiedz o nich. No ostatnio właśnie tak, żeby się nie zajmować smutnymi rzeczami, bo ich jest dużo dookoła, usiadłam z moim synem, z moją rodziną, z pracownikami fundacji i na przykład ja to własnoręcznie ukleiłam. To mój bratanek zrobił na przykład ten, ja go wymalowałam i to jest super zabawa. Ja już zrobiłam tego dziesiątki. Czas dojrzałości to czas wspaniały, róbmy coś dla siebie, róbmy też coś dla innych. A popatrz, to naprawdę jest lis. Niektóre mi rzeczy nie wychodzą, ale to nie szkodzi. Jeszcze będę robić, bo jeszcze do świąt trochę jest. Dojrzałość to jest taki czas, kiedy człowiek odczuwa pełny smak życia. Kiedy emocje są trochę uspokojone jakąś mądrością i doświadczeniem. Kiedy podejmuje się już świadomie różne decyzje. Kiedy wreszcie można tak wyluzować. Kiedy człowiek przestaje tracić czas na takie podskakiwanie i może robić mądrzejsze rzeczy. I to jest piękny czas.